W dzisiejszym odcinku baba z Minecrafta będzie ratować powietrze z więzienia. Zapraszam. Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś spotykamy się z Lele. Lele niejednokrotnie już na tym kanale się pojawiało, więc jakby co do jakości tych klocków, raczej jesteśmy już tutaj uświadomieni, że są po prostu raczej zdecydowanie na skali dobre niż na skali złe. To się raczej dzisiaj nie zmieni, ale że dostałem ten zestaw od jednego z fanów na urodziny mojego kanału, no to jakby zrecenzować nie tylko trzeba, ale wręcz wypada, albo odwrotnie bardziej. Tutaj spotykaliśmy się, kurczę, ten zestaw miałem chociażby, czyli to jest nawet seria, którą już tutaj miałem. No i tutaj, tak jak wskazywało pudełko, będziemy mieli kobietę, która będzie z więzienia traktować biedne powietrze. Kto zamknął powietrze w więzieniu? Ja się pytam, kto zamknął to biedne powietrze i kto zamknął ten worek, że go nie można otworzyć, co? Akurat wyniosłem stąd nożyczki, no więc wybaczcie, musiałem tak brutalnie otworzyć. Instrukcja, co mnie cieszy, nie jest pudełkowa, a dostajemy ją w formie papierowej. Pierwszy duży plusik dla Lele. Duży drugi plusik dla Lele jest zaznaczanie, które teraz elementy mamy dać. Trzeci duży plusik jest za to, że tych kroków jest tutaj naprawdę dużo. Także doceniamy to wszystko. I okazuje się, że słuchajcie, ona nie ratuje stąd powietrza, tam jest jakaś marchewka zamknięta i to po prostu w więzieniu nie do obejścia. Dobra, może po kolejności. Oczywiście zbudujemy sobie to na waszych oczach, bo tak zazwyczaj robimy na tym kanale i pod koniec oczywiście wszystko ocenimy. Tak jak mówiłem, Lele raczej ma jakość taką, że tutaj co do niej nie ma wątpliwości, jeżeli nas może raczej zaskoczyć, to tylko negatywnie, chyba że z roku na rok się to zmieni, ale biorąc pod uwagę to, że ten zestaw już tam ileś lat już na serduszku ma, no to wiecie, no to jakby, no to tutaj wątpię, by coś się takiego zmieniło. Już się bałem, że głowy nie ma, a zapomniałem, że tutaj są głowy te przecież kanciaste. Dziwnie skrzypi, słyszycie? No teraz dobra, jak się kilka ruchów zrobiło, to skrzypieć przestaje. Lala całkiem spoko minecraftowa, bym powiedział. No różowa, okej. Okay. Jest jakieś urozmaicenie. Nawet między Lego makietami mogłaby stanąć. I z wyglądu może by nikt by się nie kapnął. Lekko wyblakłe kolory mogłyby tu kogoś nakierować, ale wiecie, nie jest to na tyle, żeby... Dobra, buduję. I gotowa konstrukcja poszła i budowanie bardzo szybko prezentuje się w taki oto sposób. I co ja tu mogę powiedzieć? Nie do końca wiem, co to przedstawia. Ej, wybaczcie mi, ale wszyscy Minecraftowi znawcy, powiedzcie mi, co to jest. Bo czy ona ma z tego więzienia wyciągnąć tą łodygę, która generalnie tu... Tędy? Może sobie wyjść? Zacznijmy jednak od początku, bo wiecie co? Akurat tak się złożyło, że buduję teraz dwa zestawy pod rząd, bo będąc na urlopie musiałem nakręcić trochę recenzji naprzód i przed chwilą budowałem klocki LW, które wręcz budowało się jedną ręką. Tutaj mamy do czynienia z zupełnie czymś innym, mianowicie, no kurczę, to było małe, a mnie troszkę bolą palce od tego wciskania, szczególnie tych plejtów. No i tak jakby Lele, no ja cię zachwalam, a ty mi tutaj takie rzeczy robisz? Oczywiście, klocek jest dobry, klocek jest porządny, tutaj pewnie możemy tym rzucać. No widzicie, ten dociska, a nawet się nie docisnął. Tutaj możemy tym rzucać i tu się nic nie stanie. Trzyma się to nawet trochę za mocno, zdecydowanie. No, teraz dopiero odpadło w końcu. Nawet Lego by się w tym samym czasie już zdążyło rozwalić. Tak jak mówię, ciężko mi to oceniać, no bo zakładam, że to ma jakiś sens. Z drugiej strony, bo wiecie, tak jest w Minecrafcie, z drugiej strony to może mieć kompletnie sensu i nie potrzebuję teraz tego bronię, bo nie chcę się wyczepiać tego jakby elementu pod tym kątem, że tak jak mówię, nie wiem jaką to ma rolę, bo jeżeli to nie ma żadnej roli, to to jest bez sensu całkowicie, no bo co to ma być? Więzienie? To jakby, wiecie, ktoś tu jest uwięziony, no to... ma tyle wyjść, że hej, oczywiście, just imagine powiecie, ja tak sam powiem i tak dalej, ale faktycznie wtedy tu po bokach też jakiekolwiek kraty by się przydały, bo tak to więzienie jest tak skrajnie umowne, że musielibyśmy wynieść naszą fantazję na szczyty wręcz fantazjowania, żeby to jakoś tutaj obronić. Natomiast tak jak mówię, czepiać się tego nie będę, bo mam nadzieję, że jest coś takiego, też chyba nie ma, bo kurde, grałem w Minecrafta. Dobra, Szymon, bronisz tego na siłę, jest, przestań chłopie bronić na siłę. Konstrukcja po prostu jest zła. Hipek natomiast jest znacznie lepszy. Mam tutaj czekan. Kurczę, grałem tyle w Minecrafta, nie kojarzę, czy tam były takie czekany, czy to po prostu wygląda jak łamany mini kilof? No nie wiem. Myślę, że były czekany, mam taką przynajmniej nadzieję. Napiszcie mi tutaj koniecznie w komentarzu. Tak jak mówię, no kurczę, Lele zwyczaj są dobre. Te dzisiejsze minimalnie mi podpadły, przy czym nie czepiam się tutaj, mówi, jakości klocków. Trochę ciężej się to złączało, trochę ciężej się to budowało, ale jest dobrze, nie jest źle na pewno. Jako sipka też mówię, spoko, można by to śmiało postawić obok innych Minecraftów.
plastikowych w makiecie i jakby w porządku. Także tutaj nie jest źle, Lele możecie być w miarę pewni. Nie jest to oczywiście 10 na 10 jak Lego, ale śmiało 8 czy może nawet 10 w porywach można by im dać. Klocki są w miarę legitne, Hipek jakoś źle się nie rusza, no może łapy trochę za ciężko, a nogi trochę za łatwo, ale nie jest to, wiecie, też aż tak źle, żeby tutaj narzekać. Spotykaliśmy się zdecydowanie gorszymi klockami już w życiu. No i tyle mogę powiedzieć o tym zestawie, bo jeszcze raz, nie chcemy tu mówić o tym śmiesznym fragmencie, chyba że naprawdę to ma jakieś... Ja już nie wiem, czy to ma zastosowanie, czy to nie ma zastosowania. Ja już wariuję od tych Chin i mam nadzieję, że wy klikniecie mi tu subskrypcję wraz z dzwonkiem i nie zwariujecie jak ja, ale dacie mi wsparcie. Dlatego kliknijcie dzwona, sub i co się tylko da i w komentarzu mi napiszcie, co myślicie o tej konstrukcji, czy takie coś istnieje, czy nie. A ja wam dzisiaj dziękuję, mówiąc jak zwykle na końcu filmu. Bye!